To jest Polini. Hańba i skandal. Coraz mniej obawiamy się wirusa. Głupota i podłota. Polska jest ojczyzną dwóch narodów. Narodu polskiego i narodu żydowskiego. Nuda i obłuda. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego. Zdrada i żenada. Polaku, nie daj się okłamywać. Kulisy indoktrynacji. Najnowsza książka Marcina Roju. Polecam. Grzegorz Braun. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na wysłuchanie historii kolejnej ofiary systemu. Dzisiaj historia Jacka, mojego serdecznego kolegi z Chicago, który zresztą organizował mi spotkania autorskie z Polonią w Chicago. Jacek, człowiek, który jest starszy ode mnie, wybitny patriota, całym sercem kochający Polskę, dorobił się w Stanach Zjednoczonych większych pieniędzy uczciwą pracą, i przyjechał do Polski i postanowił zainwestować w jakieś przedsięwzięcie, które z jednej strony byłoby biznesowo uzasadnione, a z drugiej strony służyłoby Polsce, sprawom polskim. Rozmawialiśmy na ten temat z drogim kolegą Jackiem na półtorej godziny. On potem pojechał do hotelu i zadzwonił do mnie po 15 minutach, że ma problem. Otóż mój drogi kolega Jacek został zatrzymany na ulicy Puławskiej przez patrol Policji Ruchu Drogowego pod zarzutem przekroczenia prędkości i okazało się, że zdaniem policji nie jest uprawniony do kierowania samochodem w Polsce. Dlaczego? Otóż dlatego, że Jacek pokazał prawo jazdy, jakie wydały mu władze Illinois, bo mieszka w Chicago, czyli pokazał prawo jazdy amerykańskie. Dokładnie takie same, jakim posługują się dziesiątki milionów obywateli amerykańskich. Policjant, który rozmawiał z Jackiem, doszedł do wniosku, że prawo jazdy jest ważne, ale on nie może się nim posługiwać, ponieważ jako Polak musi mieć homologację, czyli tak zwane prawo jazdy międzynarodowe, czyli brakuje jakiegoś głupiego papieru. Jacek nie chciał tego tłumaczenia przyjąć, skończyło się jego zatrzymaniem, wizytą na policji i zarzutem. Jacek będzie odpowiadał przed niezawisłym sądem, jako jeszcze nie wiadomo którym, chyba dla Warszawy Mokotowa, za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Jak się okazało, Jacek wyjechał do Stanów Zjednoczonych już wiele lat temu, mając tą green kartę, tam zaczął uczciwie pracować, normalnie żyć na całkiem wysokim poziomie. I oczywiście elementem tego życia w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś tam przebywa ponad 3 miesiące, to jest wymiana prawa jazdy. Amerykańskie przepisy są takie, że po 3 miesiącach prawo jazdy trzeba wymienić już na amerykańskie. No i Jacek tak samo zrobił, dostał takie prawo jazdy. Ale okazało się, że jest w Polsce przepis, który mówi, że obywatel polski musi się posługiwać prawem jazdy polskim. A zatem, żeby dostać prawo jazdy amerykańskie, ważne na całym świecie, Jacek musiał swoje prawo jazdy po prostu zdać, oddać je w takim instytucie, w takim urzędzie, ja już nie pamiętam jak on się tam nazywa, w Stanach Zjednoczonych, który się zajmuje prawami jazdy, no i zgodnie z procedurą oddał, dostał dokument amerykański, na nim jeździł przez ileś tam lat w różnych krajach świata, nikomu nie przyszło do głowy, żeby mu to prawo jazdy zabierać, aż przyjechał do Polski z zamiarem zainwestowania tu iluś nastu milionów dolarów kapitału polonijnego. Skąd w ogóle policjant wiedział, że Jacek jest obywatelem Polski, poza tym, że mówi po polsku płynnie, bo jest przecież Polakiem? Otóż zażądał pokazania mu do tego prawa jazdy amerykańskiego paszportu. Jacek nie ma amerykańskiego paszportu, ponieważ żyje w Stanach Zjednoczonych na podstawie tak zwanej green card, czyli zielonej karty, ma prawo pobytu, więc nie mógł mu pokazać amerykańskiego paszportu. No i wtedy okazało się, że zdaniem polskiej policji to Jacek nie ma prawa jeździć samochodem w Polsce. Jacek wynajął adwokata. Pani mecenas, warszawska pani mecenas, którą sam poleciłem Jackowi, jakoś go tam z tych problemów wybroniła już. Już nie pamiętam dokładnie, jak się to skończyło, czy jakąś grzywną, czy czymś tam. Natomiast zwolniony z tego wszystkiego Jacek wsiadł w samolot i powiedział, że w takim kraju,
w takim postkomunistycznym bagnie, z jakim mamy do czynienia, nie zainwestuje ani jednego dolara i to całe przedsięwzięcie, pomysł tego całego przedsięwzięcia zmieni na jakieś inne, może znajdzie kraj, w którym inwestorów się lepiej traktuje. Patrzcie Państwo, jaka kompletnie idiotyczna sytuacja. Jeżeli prawo o ruchu drogowym mówi, że żeby poruszać się samochodem, trzeba mieć prawo jazdy, no to przecież co za różnica, czy człowiek ma prawo jazdy amerykańskie czy polskie, przecież wiadomo jest, że każdy kraj wymaga od tych, którzy mają tam prawo stałego pobytu, żeby mieli jego prawo jazdy. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Anglii, w Izraelu, w dziesiątkach jeszcze innych krajów. Jak można twierdzić, że człowiek nie ma prawa jeździć, jeżeli on przecież w Polsce zrobił prawo jazdy? A tego dokumentu, o który polskiej policji chodziło, czyli jakiegoś tam międzynarodowego poświadczenia, z tego co wiem, tu się mogę mylić, ale tak mi się wydaje, że w Stanach Zjednoczonych się w ogóle nie wydaje. Czyli idiotyczny jakiś kretyński przepis, na podstawie których nie wiadomo dlaczego zakwestionowano ważność amerykańskich praw jazdy, ale nie wszystkich, tylko tych, które się wydaje Polakom, spowodował to, że pełen energii człowiek odnoszący sukcesy w biznesie, który chciał w Polsce w pewne ciekawe medialne przedsięwzięcie zainwestować paręnaście milionów dolarów, doszedł do wniosku, że ma to w dupie i że nie będzie w takim kraju inwestował pieniędzy, że trzeba poczekać, aż ten postkomunistyczne dziadostwo po prostu weźmie i zbankrutuje i wtedy doczekamy takiej Polski, o jakiej marzyliśmy. Z refleksjami na temat tej sprawy zostawiam szanownych Państwa samych. Ponieważ mówiliśmy o sprawach związanych z wymiarem sprawiedliwości, no to gorąco reklamuję książkę Uwikłany, nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry. Chodziłem z tym panem po sądach przez parę lat za moje artykuły w tygodniku Angora, ujawniające różne jego brudne sekrety. Więc wiem, kogo opisywałem. Poznałem osobiście bohatera, można powiedzieć, jak nakazują zasady rzetelności dziennikarskiej. Jak zwykle bardzo Państwa proszę o subskrypcję mojego kanału, o lajkowanie, udostępnianie wszędzie, gdzie tylko Państwo uważacie za stosowne, o komentowanie dla zasięgu. Im więcej komentarzy, tym bardziej YouTube promuje moje materiały, więc jak popieracie Państwo to, co robię, to chociaż to komentujcie. A z tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do PayPala, do zrzutki, do Patronite'a. Za każdą formę wsparcia będę wdzięczny. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.